Siemanko klockowi maniacy, mam dla was dzisiaj przegląd katalogu LEGO na czerwiec i grudzień 2022. Na pewno bardzo wielu z was czekało na ten przeglądzik, ja również. Od razu powiem, że czas oczekiwania był tak długi, no bo dopiero niedawno dostałem ten katalog w wersji fizycznej. Także dzisiaj razem z wami przejrzymy sobie katalog, zobaczymy też, co ciekawego można kupić, jakie są nowości, co warto rozważyć na gwiazdkę już być może. No, czerwiec, grudzień, jest tego trochę, nowości w sierpniu sporo wlatuje. Czy będą w tym katalogu? Tego jeszcze nie wiem, pierwszy raz go będę przeglądał razem z wami, także lecimy. Na samym początku mamy spis treści. To oczywiście pominiemy sobie, widać już od razu, jakie kategorie LEGO będą w tym katalogu. No i Duplo. Duplo pomijamy, to nie jest akurat dla nas coś, co by nas interesowało. No i są zestawy od Disneya 4+. Czy jest tutaj coś ciekawego? No, w nowościach na czerwiec ja bym się zastanowił nad tym, zestawem Obrońcy Zamku Miki i Przyjaciele. Wydaje się, że jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. I od razu widać pierwszą rzecz w tym katalogu. Brak cen. W latach 90. oczywiście owszem, były katalogi i no i tych cen nie było. A teraz to niestety zapowiada duże, duże podwyżki. Już LEGO zapowiedziało, że we wrześniu, w październiku będzie podnosić ceny starych zestawów. No a w nowych, sami widzicie, nie ma cen, także no wszystko na to wskazuje, że będą one niestety rosły. Marvel Spidey, zestawy 4+. Nie widzę tutaj nic, co mogłoby mnie zainteresować. Klasyki. Zawsze warto rozważać, szczególnie płytki konstrukcyjne. Jeśli są w fajnej cenie, no to warto brać. Ta biała na przykład. Kreatywne białe klocki też są fajne, a tak poza tym no to jeszcze dookoła świata, to jest zestawik, który może was zainteresować. Kolejna strona to Disney, tutaj zabawa w zamku z Anną i Olafem może być fajną propozycją do rozważenia, nie jest to bardzo drogi zestaw. W Disneyu mamy także Zamek Wspaniałych Przygód. Też całkiem się prezentuje. No i Zamek Kopciuszka i Księcia z Bajki. Dużo tych zamków ostatnio się pojawiło. I rozpoczynamy już poważniejsze budowanie. LEGO Friends. Z tego co tutaj widzę, to Kosmiczna Akademia Oliwii może być fajnym rarytasikiem, jeśli chodzi o tą rakietę kosmiczną. Właściwie no to jest troszeczkę dyskusyjny zestawik, ale od biedy można się na niego pokusić. Szkoła Artystyczna Emmy również fajnie się zapowiada. Gdyby nie minifigurki, no można by było rozważyć kupno. Jeszcze się nad nim zastanowię. Tu już mamy starsze zestawy, które na pewno wszyscy znacie. I jesteśmy na 37 stronie, a jeszcze nie doszliśmy do żadnych konkretnych zestawów. Friendsy nie są moją ulubioną serią, także na pewno już to wiecie. No tutaj jest sporo staroci. Ten zestaw Leśny Domek bardzo fajnie się spodobał w prezencie, bo kupiłem go mojej siostrzenicy i również wam mogę go polecić. Idzie go dostać jeszcze za w miarę rozsądną cenę. Minifigurki Muppetów od maja już są już z nami. Na pewno jeśli ktoś się interesuje minifigurkami, no to ma już całą kolekcję. No i docy. W czerwcu wleciało sporo nowości z docami. Ja do doców mam nastawienie pół na pół. Nie za bardzo mi one pasują. Jest bardzo dużo tych małych elementów, które ciężko się potem rozkłada, składa, a raczej na jeden raz. Jest to zabawa, no ale są też fani. Na pewno bardzo tanio wychodzi za klocek, no bo mamy tutaj malutkie klocki, a w tych zestawach z docami jest tego mnóstwo. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze ciekawego się znajduje. No nie. No i jesteśmy już w Kreatorze. Kreator, jedna z moich ulubionych serii.
Niezmiennie polecam Wam średniowieczny zamek, zestaw 3.11.20. Polecam także statek Wikingów, to jest nowość. I nowością na czerwiec był sklep z kluskami w Śródmieściu. Ten już nie, ale statek Wikingów jak najbardziej ma alternatywne dwie budowle. No i one już robią wrażenie. To jest taka namiastka oczywiście piratów. Możemy to sobie fajnie skompletować, kupując statek Wikingów oraz oczywiście średniowieczny zamek. No i już mamy fajny komplecik. Z kolejnej strony statek oczywiście piracki 31109. No to jest rarytas, który jeśli ktoś się interesuje piratami, no to musi mieć w swojej kolekcji. I z kolejnej strony przygoda w promie kosmicznym, również bardzo ciekawy zestaw. Zerknijmy na kolejną stronę. No i tutaj już mamy te kreatory ze zwierzętami, z super robotem. No to jest taka namiastka Transformersa, który też za moment wychodzi. I minionki. Na kolejnej stronie Lightyear. To wiadomo, będzie film. Starcie z Zurgiem, świetny zestaw. I statek kosmiczny XL-15, również świetny zestaw. 76832. Jeśli byście się zastanawiali nad którymś z tych zestawów, no to ja bardzo polecam statek kosmiczny. Jeśli chodzi o Mario, no to jest troszeczkę nowości. Ja w Mario tak za bardzo nie siedzę. Dla mnie te zestawy są no, za drogie. Ale na pewno zestaw rozszerzający zabawę w Straszonego w rezydencji Luigi'ego, bardzo długa nazwa, jest wart rozważenia. Jak bym chciał wchodzić w tą serię, no to zacząłbym właśnie od tego zestawu. Na kolejnej stronie mamy jeszcze kilka nowości, które ukażą się w sierpniu. No i zamek Peach, zestaw rozszerzający. Salta Fuzziego, no to jest taki sobie zestawik. Nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. No ale ten zamek jak najbardziej polecam. Na kolejnej stronie już tradycyjnie City. No i w City sklep spożywczy. Dużo jest detali, dużo warzyw, jakichś takich fajnych historii się tutaj dzieje. Oczywiście płyta drogowa, no te płyty są już w każdym zestawie i zapowiedź kalendarza adwentowego LEGO City, który ukaże się we wrześniu. Seria Stones. Czy coś mogę tutaj polecić? Raczej nie bardzo. Nie jest to moja ulubiona seria, dlatego pozwólcie, że pominę te strony i przejdę od razu do Kurnik z kurczakami. Całkiem fajny, mały zestawik. Z pewnością go kupię. Do tego ta furgonetka na targu. Również bym to zakupił, bo dość interesująco się prezentuje. Wypadałoby również rozejrzeć się za tą stodołą. Sporo zwierzaków. W ogóle myślę, że te trzy zestawy jako taki jeden komplecik fajnie by można było zbudować mini farmę. No i tutaj już mamy zestawy kosmiczne, kosmiczne bazy, kosmiczne łaziki. Start rakiety z kosmodromu. Dla mnie niestety to nie jest jeszcze to. Dużo bardziej polecałbym te zestawy Ideas, czyli rakiety Saturn, lądownik, stację kosmiczną międzynarodową. One po prostu robią robotę. To dla nieco młodszych może być, ale zobaczcie sobie na te Ideas. Rozwala po prostu kosmos. To jest, nie ma podejścia. Seria ze strażakami. Moja ulubiona seria. Niezmiennie remiza strażacka obowiązkowo na start i do tego strażacka jednostka dowodzenia. Jeśli ktoś chce iść właśnie w klimaty strażackie, no to te dwa zestawy. No i dalej mamy klasyczną policję. Jeśli policja, no to musi być oczywiście posterunek policji. Do tego poleciłbym dokupienie napadu na bank i już możemy inscenizować jakieś takie małe, fajne scenki. Jeśli chodzi o zestawy z tej strony, bardzo fajny jest żuraw samochodowy i traktor. Traktor, wiem, że była pora podwyżka na ten zestaw i ciężko dosyć go było dostać w jakiejś fajnej promocji. Ale rozejrzyjcie się, bo czasami warto poszukać.
i idzie go dostać za naprawdę niską cenę. Kolejna strona to pociąg. No i tutaj niestety z tym pociągiem mam mieszane uczucia. Mi akurat on się całkowicie nie podoba. Stare pociągi według mnie były dużo, dużo lepsze. Tak samo pociąg towarowy. Nie ma go tutaj akurat w katalogu, ale jeśli już bym miał się decydować na jakiś z tych dwóch, no to raczej bym brał towarowy. Kolejne strony to Ninjago. No i w Ninjago oczywiście jest Świątynia Kryształowego Króla. To jest duży zestaw i Złoty Ultra Smok Lloyda. Dwa zestawy, które każdy fan tej serii powinien mieć. Dalej duże konstrukcje mechów, mech samuraj i wielofunkcyjny ultramech. Całkiem spoko to wygląda. No i te mniejsze zestawiki, no to już wedle uznania. Jest sporo Ninjago, każdy myślę znajdzie coś dla siebie. Tak samo Ninjago Legacy jest tutaj do wyboru, do koloru. Park Jurajski, dinozaury. Wystawa skamieniałości tyranozaura, to jest starszy zestaw, ale bardzo fajny, polecam go. No i jeśli ktoś chce rozwinąć swoją kolekcję dinozaurów, takich na przykład Maciek i Klocki, no to musi zainwestować w po kolei Quetzalcoatl, zasadzka z samolotem, potem ucieczka tyranozaura, atak gigantozaura i terizinozaura. Sorry, że to tak przeczytałem. Pościg za pterodontem. No już mamy niezłą kolekcję dinozaurów. Kolejne strony to Harry Potter. Bardzo ciekawa seria. Warta rozważenia, jeśli ktoś kupuje na inwestycje Lego. Ministerstwo Magii. Sporo minifigurek. Kareta z Hogwartu. Też ciekawy zestawik. Kalendarz adwentowy. Na pewno świetny pomysł na prezent. No i dziedziniec z Hogwartu oraz komnata Dumbledora. Na pewno wiecie, że ostatnio kupiłem jeden duży set, który wychodził, oraz te schody z Hogwartu, które dostałem w gratisie. Nie ma ich tutaj oczywiście, ale zerknijcie do starszego materiału. Na święta polecałbym Wam wizytę w wiosce Hogsmeade. Ten zestaw również mam. Całkiem przyjemny zestaw. Idzie go jeszcze dostać za naprawdę niską cenę. 240 zł z tego, co ostatnio patrzyłem. Także dosyć fajnie. Lego Batman. No i tutaj mamy starcie ze strachem na wróble. Ten fajowy zestawik. Oraz zobaczmy, czy jeszcze się pojawi ten największy. No niestety nie ma go. Ale jaskinia Batmana. No to jest duży zestaw. Niestety też dość kosztowny. Thor, Doctor Strange, Infinity Saga, mnóstwo nawiązań i Groot. Groot to jest zestaw, który rozważam do kupna. Jeśli pojawi się w dobrej cenie, to na pewno wezmę ze dwa opakowania. Na kolejnych stronach nie mamy nic nowego, nic, co by nas zaskoczyło. No i dojechaliśmy do serii Speed Champions. Tutaj to Lamborghini. Ostatnio jest dostępne w bardzo niskiej cenie i ja sam już kupiłem kilka sztuk tego zestawu, bo niestety ma ten zestaw dość mocno zdrożeć, także można się w niego zaopatrzyć. Nie ma tutaj co prawda jeszcze informacji o tych nowych zestawach, na przykład Jamesa Bonda, czy też z Szybkich i Wściekłych, ale one już są dostępne na przykład w Smyku z 30% obniżką. Lego Minecraft. Loch Szkieletów to jest nowy zestaw, który się pojawi w sierpniu, i Opuszczona Wioska. Te dwa zestawy na pewno kupię. W czerwcu też się sporo pojawiło, ale akurat mnie one nie zainteresowały. No i dojechaliśmy do stron ze Star Warsami. No tutaj Gwiezdne Wojny to wyjątkowo kalendarz adwentowy w tym roku polecam. A z takich dodatkowych fajnych zestawów, no to na przykład ta maszyna krocząca oraz Justifier, zestaw 75323. Nie pamiętam, ile on dokładnie będzie kosztował, ale wygląda dość ciekawie. Na kolejnych stronach zestawy, które no już większość osób na pewno zna, nie jest to tu nic nowego. I techniki. No w technikach jest kilka nowości. Dźwig
z chwytakiem i helikopter ratunkowy. Te zestawy już się pojawiły, mimo że jeszcze, kiedy to nagrywam, nie mam sierpnia, ale wystartowały od razu z fajnymi, przecenionymi cenami. Ceny są niższe niż zakładane katalogowe. Na pewno dźwig z chwytakiem jest fajnym pomysłem na kupno. Ten helikopter mi akurat już się nieco mniej podoba, chociaż on ma szerokość 72 cm, także dosyć duża konstrukcja. Na kolejnej stronie zestawiki, które bardzo mi się podobają. Na pewno ten John Deere też widziałem, że latał w fajnych promocjach. Jeep Wrangler zamówiłem, już drugie opakowanie za 140 zł się trafił. I te malutkie zestawy czasami są na promocjach w Biedronce. Mini ładowarka, ładowarka teleskopowa i motocykl. Idzie dostać za 30 zł. Na kolejnej stronie mamy jeszcze fajnego Dodge'a Charger'a i McLarena Senna GTR. Fajne zestawy. Robią robotę. Te duże wozidło przegubowe Volvo. Też całkiem spoko zestaw. No i zmiennokształty pojazd sterowany przez aplikację. Ten już mi się mniej podoba, bo sami wiecie, że kupowałem ten zdalnie sterowany też. Bardzo podobny pojazd, ale jeszcze jest na tradycyjny kontroler. No i duże techniki. Na pewno Batmobil warty rozważenia. I na kolejnych stronach zestawy dla nieco starszych kolekcjonerów. Diorama Szturm na Gwiazdę Śmierci. Nowość i szkolenie Jedi na Dagobah. Bardzo fajna jest ta dioramka. Podoba mi się. Świetna robota projektantów. I dalej mamy już kolejne zestawy z na przykład Orchideą. To jest ciekawa seria z kwiatami. Nie ma tutaj sukulentów, które według mnie też są świetne, ale bukiet kwiatów, on robi robotę i jest też do wyrwania za dobrą cenę. Na drzewko bonsai się czaje już od dłuższego czasu. Nie mogę utrafić w ciekawą promocję, więc jeśli macie coś, no to podeślijcie mi. I na kolejnej stronie seria architektura. Tutaj na uwagę zasługuje piramida Cheopsa. Minus jest tego taki, że tej piramidy nie ma całej, tylko ten front, ale i tak jest dosyć fajna. Na pewno warto będzie zakupić Nowy Jork, Singapur, Tokio, jeśli jeszcze ich nie macie, bo te zestawy najprawdopodobniej niedługo zostaną wycofane. Na ostatniej stronie mamy jeszcze no, te docy, te sztuka kwiatowa, mapa świata i Batman oraz myszkę Mickey. Powiem wam, że ten zestaw jest bardzo, bardzo tani, jeśli chodzi o przeliczenie ceny za pojedynczy klocek i można go rozważyć jako dawcę części, jeśli potrzebujemy takich małych elementów. No i co? I to by było na tyle. Cały katalog przyjrzany. Powiem wam, że nie ma tu za dużo nowości, których byłbym w stanie kupić, ale nie wszystkie zestawy LEGO są właśnie w katalogu i według mnie najfajniejsze zestawy nie są tutaj w katalogu ujęte. Jest bardzo dużo zestawów z serii Creator Expert Ideas, których no tutaj nie znajdziemy. Tak jak na przykład ten duży zamek, który wychodzi na 90-lecie LEGO. Świetny, bardzo świetny, duży zestaw. No w katalogu nie został ujęty. Także śledźcie na pewno newsy. Przygotowujemy dla was taki materiał, co warto kupić, jeśli chodzi o zbliżające się nowości. Także niedługo ten materiał wypuścimy. No cóż, ja będę się z wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Cześć!